wszystkie. Może i już widać to zaświadczenie? Najpierw musimy sprawdzić stan mieszkania. Przeprowadził sam z komisją. Wszystko państwo spisali. Za remont zapłaciłem. W dobie nowych zadań stojących przed budownictwem administracja nie może pozostać w tyle. Zmieniamy styl pracy. Musimy z większą niż dotychczas odpowiedzialnością czuwać nad naszymi zasobami mieszkaniowymi. Zdarzało się, że lokator przynosił klucze, żeby mu wydać zaświadczenie, bo się bardzo śpieszy. A potem okazało się, że wywiózł kuchenkę albo wymontował wyłączniki. Ja nic nie wymontowałem. Ja pana informuję w sensie ogólnym, a jeśli idzie o konkretny lokal, to się okaże. Mam tu zaprotokołowany brak kurka do baterii. Kupiłem. Niedobrze. Musiałem jakąś wodę odkręcać. W kosztorysie mamy tak. Kurek do baterii 3 zł, zamontowanie 23,80, za dojście hydraulika 10 zł, za powrót 15 zł. Razem 51 zł 80 groszy powinniśmy zwrócić. Tylko jak? 3 zł za kurek moglibyśmy zwrócić po przedstawieniu rachunku, oczywiście. Gorzej z robocizną, nie mamy podstaw do zwrotu. Praca wykonana bez zlecenia. No, gdyby pan był u nas na etacie hydraulika, moglibyśmy wystawić zlecenie ze wsteczną datą. Ale tak... Niech pan nie zwraca. Musimy zwrócić. Nie musicie zwracać. Musimy. Nie musicie. Musimy zwrócić, muszę przekonsultować sprawę. Błagam, niech pan coś wymyśli. Wszystkie rzeczy mam na samochodzie. Na pewno pan znajdzie jakiś sposób. No, gdybym był pewien, że to zostanie między nami. Nic się nie dowie, zapewniam pana. Niech pan odkręci kurek i zabierze ze sobą, ja o niczym nie wiem. Dziękuję panu serdecznie. Może pan te klucze jeszcze pożyczyć? A proszę pana. Dziękuję, nie pasują. Dziękuję. Śrubkę proszę zostawić. Panie szanowny, ja grany ile razy tam będziemy stawać? Bez tych kluczy już jedziemy. Ale póki co byśmy panu stawił do tyłu, już by my drugi kurs zaliczyli. No, ale administrator mi się czepiał, A co mi administrator? Mój interes prywatny, nie państwowy. I muszę wejść na swoje. Jak pan nie dołożysz, to zwalam graty. Jakoś się pogodzimy, no. Już wracam. Nie uprzedzamy, nie informujemy się, po prostu przychodzimy. Taka mała niespodzianka, co? Koleżanka od kluczy na chorobie. Nie uprzedzałem, niech pani mi wyda. Ja? Mnie płacą za co innego.
A w kluczach specjalizuje się u nas koleżanka, jak wróci z choroby, to panu wydam znać, jutro wróci. Nie mogę do jutra czekać, bo tam pomieszkanie zdane, już zaplombowane. Rzeczy mam na samochodzie. Trudno, wszyscy musimy ponosić konsekwencje specjalizacji. Gdzie prezes? Prezes przyjmuje we wtorki. Od 15 do 16. Mogę spać na ulicy. Żona i dziecko też. Ale chora matka musi mieć dach nad głową. Słyszy pan, jak kaszle? Kaszle. Pan doktor jest, tak? Czekaj, spytam go. Kiedy będzie? Będę mogła wrócić do pracy. Chwileczkę. Do jutra skończymy. Czyś ty chora? 39 metrów mieszkania w jeden dzień? Więc właśnie mąż, kochanie, znaczy nie, 39, no to znaczy tak wysoką mam gorączkę, tak. Tak, chyba to jeszcze parę dni potrwa. Co, Piotrowski? Posłuchaj, wszystkie klucze przeznaczone do wydania są w kopertach w biurku prezesa z numerami mieszkań i z nazwiskami. Masz spodnie? Przebierz się. Idę pościel gdzie dać. Na tapczan. O Jezu! No co mama tu robi, no? Oj, no, grabki szukałam, schyliłam się, pękłam. I co to, gdzie ona jest, ta grabka? Zapomniałem. O czym? Chodź. Wiedziałam, że czegoś zapomnę. Gdzie idziecie? Nie mówicie, gdzie idziecie, tylko dokąd. Zaraz wracamy. Oj, mnie. A może byśmy się wzięli za rozpakowywanie rzeczy? Zdrowie kierownika. No, zastępcy. Film się zaczął. Idźcie, ja pozmywam. A mama nie chce obejrzeć, ja pomogę. Pozmywam i położę się. Idźcie. Co było? Kąpała się, nic ciekawego. Wiesz, chodź, kochana. Od ilu lat? Nie wiem, włączyłem po zapowiedzi. Widzisz, co ma na sobie? Zary. A było takie w komisie? To chyba nie dla ciebie, Tomeczku. Nie czytacie gazet. My teraz dojrzewamy szybciej. Niech zostanie. Najgorsze filmy kryminalne od 14 lat. Jak trochę o miłości, to od razu nie dla młodzieży. Wypluj to. Piotrze, dlaczego nigdy nie weźmiesz mnie siłą? Ja bym się broniła. Przecież jesteś moją żoną. Proszę cię, Piotrze, ja zasypiam, a ty... A ty włamujesz się przez balkon. Zgoda. Trochę. Mości. Przynajmniej prawdziwy mężczyzna. Baniek.
Manie. Masz. W takim momencie. Talerze do tyłu. Szklane były. Idź zobacz, co z babcią. Ty słyszałeś, Tomek? Puść. Patrz, krew. Powinni powtórzyć. Akurat. A tyś na mnie jeszcze nic nie podarł. Nigdy. Chciałabyś? Chodźcie szybko do kuchni. A co się stało? Babcia klęczy. Normalny. Ale babcia klęczy przed czymś takim dziwnym. Dzieci moje! Objawił się. Kto? Stał tu przede mną. Jaśniejący. O tu, w tym miejscu. Niech się mama położy. Nic nie mówił, tylko tak stał przede mną. Ja stał i nic mówiłam. Nie mówił. Stał i mogę zmywać. Tomek, było coś rzeczywiście? Tak jakby przezroczysta postać. Może światło się jakoś odbijało. No widzisz, coś musiałaś przeżyć. Przypomnij sobie. Miałam 16 lat. Byłam na wakacjach na wsi. Wszyscy pojechali do miasta, tylko głupi Janek został, a ja się opalałam. Położyłem mamę do łóżka. Może jutro wyślemy ją do lekarza. Pości za dużo. Poza tym ta przeprowadzka. Tato. Cicho bądź. Popatrz, tato. Nie przeszkadzaj. Cicho, ojciec prosił. I wtedy zdarzyło się coś strasznego. To film przecież. Aniek. To przyszło z kuchni. Na pomoc! Na pomoc! Cieplej. No. Skąd to ciepło, tato? Cicho bądź! A to nie ja! No. Zrób coś z tym. Ciekawym co? No, przecież widzisz. Swoją drogą to bezczelność tak właśnie do swojego mieszkania. Proszę wyjść! Chyba nie słyszy. No i co, no? Nic. Najlepiej w ogóle nie zwracać uwagi. Dobry obraz. Tato, patrz! No, nie mówiłem? Zapij się. Dlaczego nie śpisz? Już śpię.
do łóżka! W tej chwili! Nie zostawiaj mnie samej! To kop się prędzej. Nie mogę. Nie ubrana jestem. Może pan będzie uprzejmy, zechce się łaskawie odwrócić, bo żona jest nieubrana. Może to ona, nie on. Nie ma nigdzie, sprawdzałem. Postaraj się zasnąć. Dobranoc. Dobranoc. Film mi się przypomniał. No przepraszam. Oj, Marek. No przepraszam. Nic nie grałem. Potwaj banką, guzik. Znalazłeś? Maniek. Janiek! Zamknij oczy. Ja nie mogę przy nim. Pójdę do spółdzielni. Niech nam zamienią mieszkanie. No co ja im powiem? A, jak zdrowie mamusi. No, dziękuję, lepiej już. Nie kaszlę. Chciałbym zamienić mieszkanie. Na większe. Fikcyjne meldunki, teściowe, braciszek i tak rodzina się powiększa. No, w pewnym sensie tak. Tak, w pewnym sensie to przyniesiemy zaświadczenie o ciąży, przynajmniej czwarty miesiąc. My nie jesteśmy w ciąży, znaczy żona nie jest, wręcz przeciwnie. My nie chcemy zamienić na większe mieszkanie. Na dwa mniejsze. Rozwodzimy się. Ja się nie chcę rozwodzić. To po co panu dwa mniejsze? I ja chcę takie samo, tylko inne takie samo. Znaczy takie samo inne. No, chyba, coś się nie możemy zdecydować. Basia! Basia! Daj, pomogę. Co się stało? Zobaczysz w domu. W spółdzielni byłeś? Byłem. Powiedziałeś o wszystkim? Tak, to znaczy... Nie zupełnie. Tak myślałam. Komisję usterkową przyślą. Komisję? 72 mieszkania, to które to piętro będzie? Szóste. Który numer? 72. Ja do tego cudu. Państwo już widzieli? Mhm. Ja bym pani nie radziła tam chodzić. A to czemu? Bo tam nie ma żadnego cudu. Jeden taki narozpowiadał, żeby zwabiać do siebie kobiety. Wie pani, co z nimi robi? Nie może być. I starsze, i młodsze. Jemu bez różnicy. Zboczeniec. Ze starszymi to jeszcze nie zboczeni, ale powinni takiego zamknąć. Pewnie, że powinni. To ja lepiej nie pójdę. Dziękuję pani. Proszę bardzo. A jak pani kogo spotka, to proszę uprzedzić. Uprzedzę. Do czego to dochodzi? Przychodzą, opędzić się nie można. Ja cię proszę, cię w ten sposób nie opędzaj. Jaką ty mi opinię wyrabiasz? Że ja... Co tu się dzieje? Nie widziałeś? Modlą się do tego Marsjanina. Dlaczego Marsjanina? Teoria Tomka.
A poza tym chciałam ci zakomunikować, że nasz syn przyprowadził po szkole kolegów i brał za oglądanie po 5 zł. Ja go ustawię. Chciałam się rozliczyć, tato. Było 10 chłopaków po 5. Połowa dla mnie za inicjatywę, a połowa dla ciebie. Na fundusz walki z Marsjaninem. Z Marsjaninem? Ducha, to by nie uwierzyli. Zresztą nie wiadomo, co to właściwie jest. Może i Marsjanin? A nie lepiej brać po 10 zł. A im się wasz! Jak myślisz? Z czego on żyje? Bierz się za lekcję! Tobek nam odpalił 25 zł. Patrz, jakie dobre dziecko! Ja otworzę... Tylko proszę, bez żadnych głupstw na mój temat. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ten tu pani? U mnie. A czy można zobaczyć? Można. Wstęp 10 zł. Od osoby? Od osoby? Ale my niewątpliwie zbiorowo. Od osoby. I tak dokładam. A po 5 nie będzie? Nie, nie. Po 5 płaci młodzież szkolna. I emeryci. Ja nie wiem jak pani, ale dla mnie jeszcze za 10. Jak pani, to i ja. Proszę bardzo, panie będą was nawet do pokoju tutaj. Tu można się rozebrać, jeszcze mąż nie przybił wieszaka. Zwariowałaś? Ja dziecko robię awanturę o to, że pieniądze bierze, a teraz ty mi wobec niego ustawiasz, no? Nie, nie mam koncepcji. Pożyczkę szybciej spłacimy. Albo na jaki podatek dołożę jeszcze. Za co? Za ten to? Za ten to. Tam. Wszystko włączone, ten skubany rąbie prąd na nasz koszt. Dlatego taki ciepły. Jak tak, bez sznura? Indukcja. Indukcja. Wyłączymy go. Jak tam znak, to wykręcisz korek. No i co? Najpierw jakby trochę przygadza, potem znowu normalnie. Musiał się przełączyć na sąsiadów. No dlaczego u nas siedzi? Co, mieszkanie mu się podoba? Zobaczymy, ile nas będzie kosztował. Wkręć. I ile? 10 zł na godzinę, to znaczy 7 tysięcy na miesiąc. Od wczoraj musiał nas rąbnąć najmniej na 200. No, to co teraz będzie? Szaro smutno, a jeszcze przed miesiącem wesoło zieleń słońce naprawdę za. To tak jak gdyby ktoś najdroższy nagle odszedł i zabrał radość w uśmiech, a zostawił łzy. Żal mi lata i ludzi żal mi nieba, po którym płyną smutne jeszcze mgły. Maniuś, co ci? Trzeba brać 20 zł. Lepiej po 30, bo się nie wyrobimy. Do swojego pokoju, do lekcji! Czy to u pana zaistniały pewne zjawiska? U mnie. Wstęp 20 zł. O, ho, ho. To pan powiera za wstęp. Jesteśmy zmuszeni. Koszty, znaczy podłoga. Ja tylko tak żartowałem. Proszę, 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 proszę. Ładnie śpiewają. Ale przez matkę wszystko. Bardzo religijne. Proszę, proszę panowie do pokoju.
wziąłeś po 20? Najpierw wyjaśnijmy podstawowe zagadnienia. Otóż nasze państwo ludowe zapewnia wszystkim obywatelom i obywatelkom swobodę wyznania. Nie możemy jednak tolerować podsycania fanatyzmu wśród najmniej wyrobionych kręgów naszego społeczeństwa. Właśnie u panu. Panowie, to jest niezależne ode mnie. Ja nie chcę. Mamy rozumieć, że się pan odcina? Odcinam się. I daje pan odpór? Daję. Zdecydowany. To bardzo ładnie. Tak, to nam ułatwia sprawę. W pierwszym rzędzie musi pan zlikwidować te manifestacje, no a potem usunąć te... Przyczynę manifestacji. Przyczynę manifestacji. Ja próbowałem, nie daje się usunąć. To już nie nasza sprawa. Do tego są powołane inne instytucje. Do zobaczenia. Przedmiotów wartościowych nie mamy. Dzieciątko jest? Jest. Dziecko istota lekkomyślna, krucha. Może przypadkiem, to nie daj Boże, wpaść pod autobus. Cóż czyni wówczas zrozpaczona matka? Zrozpaczona matka, posiadając polisę PZU na życie dziecka, udaje się spokojnie jak do nas. Jak to spokojnie? Może pani ubezpieczyć siebie? Wypadki, jak to się mówią, to nie daj Boże, chodzą po ludziach. Cóż czyni wówczas zrozpaczone dziecko? Zrozpaczone dziecko, posiadając polisę szanownej mamusi... Przepraszam, mąż tutaj się wrócił. Się spokojnie. Jest agent PZU, idź do niego, bo ja już nie mogę. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Reprezentuję... Gdzie jest Tomek? Do kina poszedł, a za zgodą Manieczka. Na dozwolony sprawdziła mu księdza w spisie. Polecał nawet, że dla młodej duszy pożyteczny. Od tego nie mógłby pan ubezpieczyć? To coś w rodzaju ducha. Coś w rodzaju. Niestety od tego jeszcze nie ubezpieczamy. Chociaż może dałoby się pod piorun podciągnąć. Ale musiałoby się coś... spalić. Trochę grzeje. Trochę. Szkoda. No nic. Z roku na rok rozszerzamy nasz asortyment ubezpieczeń. Może za parę lat. A wie pan? Przed wojną nieboszczka matka pracowała u hrabiego Zamoyskiego. No i pewnej niedzieli starszy Zamoyski wrócił z wyścigów. Markotny jak. Trypla mi nie wyszła. Powiedział synowi, poszedł do swojego pokoju i bach, strzelił sobie w łeb. No i normalnie zaczął straszyć. Jak to normalnie? No nie wie pan, jak to duch. To jęczał, to łańcuchami dzwonił. Aż raz hrabiostwo urządzili przyjęcie,
i wynajęli śpiewaka z opery, jak to przed wojną. I ten zaśpiewał jeden kawałek i potem więcej już nieboszczyk się nie pokazał. A nie pamięta pan, co śpiewał? Ze Strasznego Dworu. Muniuszki. Muniuszki. Wie pan to? Lodi da ro, lodi da ro, lodi da ro, 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 po, 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 lodi da ro, lodi da ro. Nakręcać próżny różny trot. I potem ta góra. Lecz jeśli niespodzianie, ktoś obcy tutaj stanie. Ten zegar, gdy zapieje kur. Łazisz, ślepoko! Jak ja łażę? Jak pan pływaj, łazę? Pływaj, ołyś, obywatelka mogła być potrącona, albo jeszcze gorzej. Dowód poproszę. Ja właśnie do panów. Może by panowie do nas przyszli, bo my mamy kogoś, kto wszedł i nie chce wyjść. To zasadniczo życiowe. Tak, ale on świeci i dniem i nocą, tylko w dzień mniej, bo widno. A czym świeci? Wszystkim. Wszystkim? Tak. Zaraz, zaraz. Chwileczkę, uporządkujmy doniesienie. Więc w mieszkaniu obywatelki jest ktoś obcy, nie tak. Chce wyjść i świeci. Mhm. A rozrabia? Bluzga? Jak to bluzga? No, takie wyrazy publiczne. A to w ogólnym zarysie to, co pan mówił, to nie. Nie. A bluzga? Nie, nie. Jak spokojnie świeci, to zasadniczo pod paragraf nie podpada. A to może wy panowie bez paragrafu? A to już musi obywatelka sama we własnym zakresie. Jak nic nie narusza, to nie nasza sprawa. Panowie, błagam, może byście po prostu nas odwiedzili. Jesteśmy nowi lokatorzy. On prześwituje. Prześwituje? Tak. Prześwituje? A! Prześwituje. Proszę, niech panowie siądą. Dziękuję, postoimy. Sprawa jest trudna. To nam obywatelka już referowała. Tak, referowałam. Tak. Ale to znaczy, że panowie wszystko wiedzą? Milicja zasadniczo wie dużo. Czy panowie to widzą? Co? To. W pewnym sensie. Zaraz wszystko wyjaśnię. To my pójdziemy. Jak to? To panowie nam nie pomogą? Jeżeli by jakiś obywatel coś naruszył, to my bezwzględnie jesteśmy w obowiązku. Tu zasadniczo żadnego naruszenia nie stwierdzamy. To wszystko odnośnie normalnego obywatela, ale tu niestety nawet, żeby to był obywatel. Jednakowoż ze względu na grzanie skierujemy sprawę gdzie trzeba. Życzę szczęścia w pracy i w życiu osobistym. Wzajemnie. Tato, komisja usztarkowa. Poproś. Dzień dobry. Dzień dobry. To może drzwi od razu? Bardzo słusznie. Docisk. Znakomity. Prześwit. W normie. Lakier. Nie odpada. Bardzo
znakomicie. Zgłasza pan coś? Ja nie wiem, jak państwo to zakwalifikują. Tu, proszę. To co pan właściwie reklamuje? Weszła pani w to. Nic nie stwierdzam. Chwileczkę. Teraz państwo widzą. Coś się nam pani trochę zamgliwa. Nie, nie, to on panią zamgla, zamglewa. Przymgliwa. Gdyby się pani zechciała przesunąć, to by państwo zobaczyli. Proszę bardzo, już się przesuwam. No, teraz państwo widzą. Prawda? Bardzo dekoracyjne. Nie do się. Z komisu? Może jednak wrócimy do usterek. Kiedy to jest największa usterka właśnie? Usterka budowlana jest to odchylenie od normy występujące bądź w materiałach budowlanych, bądź w wykonawstwie. A to chyba nie ma nic wspólnego. A w ogóle na głowę panu nie kapie, drzwi się domykają, a sufit nie odpada. Bo jeszcze za świeży. Jak pomieszkają parę miesięcy, to może zacząć odpadać. Ale tego się nie można pozbyć. Jak to nie można? Rzeczywiście. No, to niech tak stoi. Ciekaw jestem, jakby pani miała coś takiego w swoim mieszkaniu. Mnie się to zupełnie nie podoba. Ale rzecz gustu. No trochę staroświeckie, prawda? Proszę pana, to jak z usterkami. Te, które można usuwać, to się usuwa. A te, których nie można, no to trzeba polubić. Trochę dobrej woli. I serca. Serca. Włączyli na trochę telewizor. Okej, będzie. Tomeczku, zdaje się, żeśmy już uzgodnili te sprawy, póki się sytuacja nie zmieni. Tak, zmieni się. Dobrze się u nas czuje. A może ja ci zapłacę za tę godzinę za skórniaków i byśmy włączyli, co? Widzisz, ty byś się na to nigdy nie zdobył. Wkręcę korki, co? To wkręć i dajcie mi święty spokój. Mamo. Się we wsi podwarszawskiej. Mieszkał w nędzy, ale jednak posiadał wielki talent muzyczny. Matka jego była ciemna i tego talentu nie mogła docenić. Gdyby to jednak było dzisiaj, Janko muzykant od młodych lat poszedłby do szkoły muzycznej, tam by się kształcił i wyrósłby na wielkiego muzyka. Siadajcie, bądźcie przez chwilę cicho, ja zaraz wracam. W środku lekcji? Bo chciałem, żeby się zwolniła na jutro. Przyjdzie mądry do licznika i to zawiadomienie do straży pożarnej. Wyczone. Nie ma mnie kto zastąpić. No też nie. Nigdy nie może. Ja nic, tylko bez przerwy się zajmę, Cicho! Tu się pracuje. W domu porozmawiamy.
Niech będzie pochwalony. Co mama tak uroczyście? Ksiądz proboszcz przyjdzie do nas. To ja wychodzę. Jeszcze nam tu ksiądz proboszcz potrzebny. I po co go mama sprowadza? A ja tylko powiedziałam, że dostąpiliśmy łaski. To ksiądz kazał, żeby dokładnie, no to ja mówię jak było. A ksiądz najpierw się zdziwił, a potem mówi, że przyjdzie i sam zobaczy. A, i jeszcze powiedział, że zmysły ludzkie są omylne, a wyroki boskie niezbadane. Amen. To niech pan przyniesie do telewizji. Pokażę w wieczornym dzienniku. Sam pan to wyhodował? Nie, to się raczej samo wyhodowało, panie redaktorze. Aha, dziczka. A w ogóle co to jest? Czy to owoc, czy jarzyna? Nie, pan redaktor mnie źle zrozumiał. Nie chodzi o to, żeby pokazać, tylko chciałem pana zapytać, czy w ostatnim czasie występowały jakieś takie zjawiska atmosferyczne, które mogły spowodować to, co się u mnie wyhodowało, pojawiło? Ja panu to opiszę, jak to wygląda. To jest takie niekształtne, niejaka forma jest i to jest przeźroczyste. Irena, słuchaj, czy ty masz jakieś wolne miejsce na samym telefonie? To co? Mam dla ciebie fajnego faceta. Ja mam samych fajnych facetów w telewizji. Ale poczekaj, takiego jeszcze z nowym mieszkaniem, u którego się cuda dzieje, to jeszcze nie miałaś. No ale się dobrze składa z tym mieszkaniem. Stary, ja się spieszę, zadzwonię wieczorem, dasz mi koordynaty, panie? Co dam? Adres, telefon, jak człowiek ma, żeby człowieka można było dopaść. Tak? Co z pogodów? Oficjalnie wyższy. A nie oficjalnie? Z Stefanami, wiesz, to ty, to wiesz sama. Dobra, stój. Cześć. Cześć. Niestety nasz święty gdzieś się chwilowo zapodział. A nie szkodzi. Nie przeszkadzam? Nie, nie. Proszę. Proszę. Dziękuję. Jak mama? Modli się. Jak zwykle. A jednym modlitwa potrzebna, drugim co innego. A pan też daje się niewierzący. Wyrosłem z tego. To jak ze znaczkami. Każdy chłopiec zbiera, a później wyrasta, no, ale kiedy zacznie w wieku dojrzałym zbierać z powrotem, to już z niego będzie prawdziwy filatelista. Ksiądz zbiera? A tylko Polskę Ludową. Ma pan może coś do wymiany? Ja nie zbieram. Może kieliszek wiśniówki? Domowa? No, jak domowa, to grzech odmówić. Zdrowie księdza. No zdrowie pańskiej mamusi. O, świetna. No to do pary? Ale chyba półweczkę. Jak to jest właściwie z tym... świętym? No, powiedzmy. A, znalazł się. Czy to jakoś reaguje? Skąd? Wyłazi ze ściany, stoi jak pień, albo się pęta po całym mieszkaniu. Wygląda na to, że to z księdza branży. Raczej nie. No chociaż są rzeczy, o których się nawet filozofom nie śniło. Ewangelia. Nie, Szekspir. A może by ksiądz jakoś pomógł pozbyć się tego? Będę się modlił. Mówmy szczerze, ja jestem wprawdzie niewierzący, ale jestem gotów przymknąć oczy na wszystko. Czy macie jakieś swoje tam obrzędy, jakieś egzekwie, czy coś, żeby moglibyście go uznać za świętego, zabrać do siebie, a może ktoś z jakiejś nadrzędnej instytucji po linii księdza? Aj, chowaj Boże, dopiero bym miał, zaczęłyby się zaraz przesłuchania, komisje, sprawozdania. Nie. Od zwierzchników lepiej z daleka. Zresztą od czasu, jak Ojciec Święty zrobił weryfikację i podkreślał tylu patronów, to u nas ze świętymi strasznie ostro. U was też. Aha, byłabym zapomniała. Był telefon z telewizji. Ma pan zadzwonić do pani Dziedzic. Ja do pani Dziedzic? Nie musi pan udawać, panie magistrze. Jak pan ładnie poprosi, to żona się nie dowie.
A to już koniec. Właśnie. Tak, proszę bardzo. Proszę bardzo. Do widzenia. Wszystkiego dobrego. Szerokiej drogi. Do widzenia. Ale panu to się udało. Nie, miał pan coś do mnie, kolego Piotrowski? To proszę. Może pan to łaskawie zaniesie do bufetu, panie kolego? Słucham. Chciałem się zwolnić na dzisiaj, panie kierowniku, bo elektryk przyjdzie i mam wezwanie do straży. Zwolnić? Teraz, kiedy cały roczny plan przewracamy harmonijnie do góry nogami... Ale mam wezwanie. Pan ciągle swoje, a ja nie mogę. Jak kadry pana zwolnią, to proszę. Dziękuję. Chwileczkę. Może pan łaskawie zamknie drzwi? Słucham. Doszły mnie słuchy, że pan lekceważy pracę ze względu na spodziewany awans. O? Ile razy pan się zwalniał w tym miesiącu? Przeprowadzkę miałem, panie kierowniku. Życie prywatne trzeba tak ustawić, żeby dawało bodźce. A chcę, żeby mobilizowało do lepszej pracy, bo praca, proszę pana, to... To praca. Podanko, pan magister napisze, żebyśmy mieli podkładkę, że tak i tak. A tu chodzi o dzisiejszy dzień. Przecież pan jest w pracy. Ja tu zaraz muszę iść. Panie magistrze, nie będziemy sobie życia utrudniać. Tyle lat pracujemy razem. Listę pan podpisał? Podpisałem. No to oficjalnie jest pan dla nas w pracy. Co innego, gdyby pan musiał odbijać kartę jak fizycznie. No i proszę do nas zaglądać. Nie tylko wtedy, kiedy trzeba coś załatwić. Za co pan płaci? Jak to płacę? Nic nie płacę. Dostałem wezwanie, to przyszedłem. Nic pan nie naruszył? Nie, skądże? No będzie pan musiał jutro przyjść. Dziś komendant na ćwiczeniach. Jak wezwanie, to na pewno względem grzywny. Wie pan, ja bym pobrał sam, ale nie napisane ile. No a jeszcze pan komendant lubi pobrać osobiście. Od razu poucza, żeby w przyszłości nie naruszać. Ja się zwalniam z pracy, żeby sobie wasz komendant ulżył. Jak komendant mnie wzywa, to powinien tu być. A jak go nie ma, to znaczy, że lekceważy swoje obowiązki. Gdzie te ćwiczenia? Naciągaj! Gotowy? Puść! Jazda! Jazda! Mamy tu notatkę służbową z milicji. Urządzenie ogrzewcze około 180 cm wysokości. Duże. Ociepla umiarkowanie, prześwituje. Coś to nietypowe. Gdzie pan to nabył? Panie komendancie, Kowalski znowuż nie chce zjeżdżać. Odmawia wykonania rozkazu? Tak jest, odmawia. I jeszcze mówi, że pan komendant się na niego zawziął, bo on ma maturę. Insynuuje. Zaraz tam będę. Idziemy. Jak jest z tym urządzeniem ogrzewczym? To jest mojego wzrostu albo pana komendanta. I to stoi albo w kuchni, albo w pokoju. W łazience też stało kiedyś, prawda? Po całym mieszkaniu się błąka. Odmawiacie. Nie to, żebym miał odmawiać. Ale jak wykonałem ilość zjazdów przewidzianą w szkoleniu, to co mam ryzykować? Filozofujecie. Tchórz was obleciał. Tłumaczyłem panu komendantowi, jak jest. Domański wczoraj nogę skręcił. Jak skręcił, to dla słusznej sprawy. Jakby się trzymał instrukcji, to by nie skręcił. Skręcił, jakby się trzymał, przesieka. Nie, jakby się trzymał, to by nie skręcił. No widzicie. Jak zgodnie z instrukcją, to każdy cywil może. Zjedzie pan. Nie. Ja was, Kowalski, chciałem wychować, a wy? Wrzucić go. Przyjdę do pana sprawdzić osobiście. O 15. 00. Nie! Co? Nie! Drogę! Drogi! Nie wpychaj mi łaty! Ja mniku jeden. Ty! Patrz, jak zapycha. Nogę może złamać. Pewnie, że może.
Stanie czy nie? Ale ma kości. Inteligent. Ty nie tłuszcz ta. Daj spokojnie popali. Póki co nie widać. Czego to cholera tak lata, no? No nic, damy nowy, musi grać. Nie pomoże. Co nie pomoże? Każdy sprawdzony na przyrządach, przebadany lepiej jak u lekarza. Pan coś pokazał. Pan może pił dzisiaj? Nie, jeszcze nie było okazji. Ale nie powiem, nie. Szczególnie orzędziaczek, lubię cholerę. Ja nie w tym sensie, znaczy, chodzi o to, czy pan jest trzeźwy. Pani elektrownia na służbie musi być trzeźwa. Co innego po służbie, już nie musi. A pan jest u mnie dziś ostatni klient. Niech pan zaczeka chwileczkę, ja poszukam. Panie, pan się nie śpieszy, panie, nie wystygnie. Się znowu wlazł. Taki duży, prześwitujący, wie pan. Panie, panie, czego pan szuka? O, właśnie, wylazł. Ja wam zaraz wytłumaczę. No, musi pan być ciężko przegrany. Najmniej rąbię pana na parę kafli na miesiąc, nie? Na 7 kafli. A nie da rady jakoś go załatwić? Nic go nie wierzę. W dzieciństwie raz mole chciałem wytruć w mieszkaniu. Zamknąłem drzwi i okna na mur. Narobiłem smrodów. Klisze w papier zawinięte, wiesz pan? Sam takie robię. Dymu było aż gęsto. Może by coś pomogło takiego? Mole? Nie cholery, panie. Ojciec mi skroił tyłek, a mole jak latali, tak latali. No ale wiesz pan, jak to jest. Jednemu powódce to tylko sok z ogórków, a drugi na ten przykład lubi setę. Indywidualnie pani trzeba podchodzić. Najgorzej, panie, że to trzeba wszystko jakoś w tym raporcie opisać. Co tu pisać? Wiesz pan co, poda się, że wypadek nietypowy, niech jaka uczona komisja przyjdzie i się męczy. Zawsze lepiej odbić wyżej, nie? Dobry piesek. Panie komendancie, mam sprawę w cztery oczy. Załoga na moją komendę! Baczność, spoczni, odpoczynek, pilnować psa! Zadanie specjalne. Potrzebuję tych surowca do smrodów. Do czego? No wiesz, zawija się klisze w papier, podpala się i puch. A kopcie, jak byłem mały, to się tym bawiłem. Teraz nie ma z czego. Klisze robią takie, co się nie palą. A tych starych nie mógłby się, komendant by nie mógł skombinować? Załodze brak hełmów. Zaopatrzenie nawala. Ma pan motor? Nie, nie mam. Mógłbym się postarać o te klisze, gdyby pan znalazł ze dwa garki. Najlepiej płaskie rondle. Zrobi się. Odmeldowuję się. Za ile komendant dostarczy? Za godzinę przy czołgu. Chłopaki, dostaniemy dwa rondle, ale musimy się postarać o klisze. Thank you.
co się pali? Nic. Kobiety starsze w pierwszej kolejności ewakuować. Jaki plan pan mnie oblał? Straż nie pyta, straż gasi. Co się tu właściwie dzieje? Co się ma dziać? Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje? Tomek, weź to do kuchni. Wodę zakręć. Dobrze. Gdzieś koszula moja taka zielona się zbawia. Zaraz poszukam. Zusie, Mario! Co się stało? Straż mnie zgasiła maminą kaszą. Kaszą? Jak to zgasiła? No zgasiła. To... Lepiej, żeby babcia na razie mnie o nic tady nie pytała. Czy już się nie pali? Nie, to tylko trochę dymu. Tomek, ścierkę przynieść. Gdzie ma pan to urządzenie ogrzewcze? Nie widzi pan? Tu jest to draństwo. Znaczy się ogrzewa. Może pan sprawdzić. Sprawdzić? Tak. Trzeba w niego włożyć rękę. To się poczuje. Włożyć? Tak. Cieplej. Sprawdzimy od strony PPZ. Od strony czego? Przepisów przeciwpożarowych. Benzynka. Odsunęcie. Od strony PPZ w porządku. Jeżeli się rozchodzi o typy grzejniczków, to zasadniczo każdy ma prawo mieć jaki chce, ale ta konstrukcja jest niefabryczna, a więc nie odpowiadająca normom. Będzie mandacik. Jak to za co? To nietypowy grzejniczek. Oraz za spowodowanie żaru poprzez nieostrożnymi, łatwopalnymi. Oto jest dowód rzeczowy. A jakie niebezpieczeństwo? Każde dziecko tym się bawi. Chroń dziecko przed pożarem. Dziecko plus zapałki równa się pożar. Nie leć. Woda stop. Woda stop? Woda stop! Tata myślał, że go wykurzy tymi smrodami. Myślenie indywidualne obywatele w zasadzie dozwolone, ale musi być podporządkowane przepisom. A za myślenie niepodporządkowane przepisom trzeba płacić. Mówiłem woda stop! Woda stop! Nowe mieszkanie. Woda wyschnie. Woda? Dobrze, że zupy pomidorowej nie było na kuchni. Co to za ludzie są? Co się stało? A nie tylko, że mi kaszę zmarnowali, ale dwa nowe rondle zginęły. Ja wziąłem na mnie. A tak, to dobrze, bo ja myślałam, że mi ukradli. Do czego wziąłeś? Co? No te rondle. Zamieniłem z chłopcami na klisze. Na klisze? Stary koń. I za co cię w pracy chcą awansować? Maniek! Maniek! Ruszaj się! Schowaj się za mnie. Coś trzeba w końcu zrobić. Zrobić. No może by nam jakaś instytucja pomogła? Poszedłbyś do Rady Narodowej. No co ci to szkodzi spróbować? Wyobraźmy sobie, że tam pójdę. Do jakiego wydziału? Może do lokalowego. Wiesz, jakie tam kolejki?
Załóżmy, że akurat nikogo nie ma. Załóżmy. Możemy nawet założyć, że czekają na mnie. Witam pana serdecznie w imieniu własnym i całego wydziału lokalowego. Proszę. Proszę bardzo. Nie możesz porozmawiać ze mną poważnie? Mogę. Więc nikt nie czeka. Co dalej? Jak to co? Wchodzisz. I co im powiem? Powiesz, jak jest. I tak z góry wiem, co mi odpowiedzą. Tak. No, proszę pana, myśmy takich spraw nie mieli w ogóle. W zasadzie. Może pan spróbuje w innym wydziale. I tak mnie będą odsyłać, od wydziału do wydziału. To idź od razu do przewodniczącego w ramach skargi zażaleń. Myślisz, że to takie proste? Przewodniczący przyjmuje poniedziałki i czwartki od 13 do 16. I znów się zwalniasz. Bo ty oczywiście nigdy nie możesz. Na dziś mamy komplet. Na najbliższy poniedziałek też. Mogę pana zapisać na... I znów się zwalniać, co? A może akurat przyjmiecie od razu? W bajkach wszystko jest możliwe. Pewnego razu był sobie dobry przewodniczący, który przyjął mnie bez zapisywania. Niewątpliwie jest to pierwszy tego rodzaju przypadek w naszej praktyce. Możemy tak, Ministerstwo Spraw Zagranicznych? Albo najlepiej skieruję pana do któregoś z wydziałów. Tylko do jakiego? No, można by przyjąć w pewnym sensie, że to jest szkodnik domowy, prawda? Skieruję pana do referatu szkodników domowych. Tak, pod co to podciągniemy? Może pod grzyb domowy? Będziemy państwo musieli zerwać podłogę. O, tego tylko jeszcze brakowało, a inaczej nie można? Chociaż biorąc pod uwagę, że to się rusza, wchodzi w ścianę, podciągniemy pański przypadek pod szczury. Akurat świetnie się składa, bo leżymy z planem w tym roku. Coś nam szczury nie obrodziły. Jutro wyłożymy państwu trutki. Widzisz, nie ma po co tam chodzić. Pomówię jutro z Kazikiem. Może coś doradzi. Jeden już ci dziś doradził. Ale przynajmniej próbuję coś robić, no. A ty co? Co to? Kupiłam ci, żebyś jakoś w telewizji wyglądał. Słyszałeś kiedy, żeby związki zawodowe zajmowały się duchami? Nic nie możesz pomóc? Trudna sprawa. Nie ma jak do tego podejść, stary, no. Krzewienie czytelnictwa nie pasuje, akcja uświadamiająca też nie. Chcesz w czasy? Brałem, wreszcie. A nie możesz Kazik pomóc w jakieś mieszkanie zamienić? Jakieś poparcie? Bo... A myślisz, że to co pomoże? Każdemu wypisujemy, że ceniony, niezastąpiony, zaangażowany. Dziękuję ci za pomoc, stary. Wiesz, nasz lekarz zakładowy jest całkiem niezły. Ma podejście... Jest na miejscu. Może byś zajrzał, co? Nie no, że się nie zdążę. Co panu dolega? Właściwie nic, panie doktorze. To jest pacjent, co panie dzieniu? Nic nie boli, nie wstrzyka, nie dolega, zmiany w organizmie postępują. Serduszko coraz słabsze, wzrok przygasa, a o reszcie lepiej nie mówić. Nie wiem, pana doktora, z tym, znaczy z taką delikatną sprawą. Delikatną? Trzeba było tak od razu mówić, zaraz panu dam skierowanie do skórnego. Pan doktor mnie źle zrozumiał, bo to jest delikatna sprawa, ale nie taka delikatna, jak pan doktor myślał. Więc jaka sprawa? Inna delikatna. Od pewnego czasu widzę w mieszkaniu bardzo dziwne zjawisko. Co pan widzi? Coś, jakby postać, tylko niewyraźnie. Niewyraźnie? Jutro dam panu skierowanie do okulisty. Panie Dziuniu, niech pani zadzwoni do przychodni, że się spóźnię 15 minut, dobrze? Tak, panie doktorze. Życzę zdrowia. Wzajemnie.
Kto tam? Elektrownia. Elektrownia już była. My chcieliśmy komisyjnie zbadać u państwa to zjawisko. Wierzący, aby jesteście? My służbowo. A, jak ja sama na gospodarstwie niewierzących nie wpuszczam. To może przyjdziemy za pół godziny. Może ktoś nadejdzie z pozostałych domowników. No, a jak nie nadejdzie, co będziemy robić przez pół godziny? No to może coś gdzieś skontrolujemy. Bez wezwania, co? Oni to potem do raportu wpisać, oni do planu nam nie wliczą. Bez sensu. No to powiedzmy, że jesteśmy wierzący. Właśnie, można. Nie, ja nie mogę brać odpowiedzialności. W pewnym sensie występujemy tu jako urzędnicy państwowi. Trudno. W razie czego możecie panowie zwalić na mnie. Jesteśmy wierzący. O, w pewnym sensie. To wejdźcie, moi mili, wejdźcie, proszę was bardzo. Ja wam opowiem, jak się to w kuchni zaczęło. Chodźcie, chodźcie. Pomodlimy się razem. Co ma znowu wyrabia? Mówiłem wyraźnie, żeby takiej historii nie urządzać. Panowie służbowo z elektrowni. Tak, my najzupełniej służbowo. W pewnym sensie zostaliśmy zmuszeni. Mam nadzieję, że panom jakoś załatwią, żebym nie płacił. To musi pan według obowiązujących przepisów musi pan najpierw zapłacić, a dopiero potem reklamować. Jak pan otrzyma, nie? No tak dobrze. Włączymy telewizor na telechu. Dobrze, synku? Dobrze, mamo. Tylko potem zaraz wykręćcie korki. Sama przypilnuję. I pamiętaj, nie karp się, synku. A buzią, wiesz, to zrób tak. Teoretycznie powinno być przebicie, a nie wygląda. W każdym razie nie należy wyciągać pochopnych wniosków. Jakich pochopnych? Przecież stwierdziliśmy, że to zjawisko jakimś niezrozumiałym sposobem korzysta z energii elektrycznej. Licznik to wykazuje. Nie możemy obciążać lokatora. A jak my to zaraportujemy? Właśnie. Nie obciążać. Pan jest jeszcze bardzo młody, panie kolego, ale słyszał pan pewnie o tym, że nie ma ludzi niezastąpionych. Nie bardzo rozumiem, co to ma wspólnego. A może mieć. Jeżeli chce pan podejmować nieprzemyślane decyzje w niepewnej sprawie. No więc, co panowie proponują? No cóż... Sprawa w zasadzie nie jest prosta. Nie bardzo rozumiem. Panowie chyba stwierdzili, że to ciągnie prąd przez mój licznik. Tak, stwierdziliśmy. No więc nie ma problemu. Panowie obliczą, ile to ciągnie miesięcznie. No i odliczycie mi to z rachunku. A to chyba możemy zrobić. A jakie pan znajdzie uzasadnienie? Można? Proszę, proszę. Jeżeli pan pozwoli, rozważymy tę sprawę w aspekcie, że tak powiem, bardziej ogólnym. Otóż w naszej pracy opieramy nasze działanie o szczegóły zarządzenia, okulniki i tak dalej. Natomiast ten przypadek nie mieści się w tych ramach. Ja to panu przetłumaczę. Otóż, jeśli sprawa jest nietypowa, istnieją dwie możliwości. Albo się ją załatwia odmownie, albo należy ją podciągnąć pod któryś z obowiązujących zarządzenia, ponieważ w tym wypadku nie ma jej pod co podciągnąć, więc musi pan płacić. Pan chyba żartuje. Ja mogę żartować, bo ja tutaj nie decyduję. Moi doświadczeni koledzy podejmą słuszną decyzję. Ja się mogę najwyżej nie podpisać. No, może nie tak. No cóż, wyjście w zasadzie mamy jedno. Możemy panu wyłączyć dopływ energii elektrycznej. Właśnie, to byłoby w pewnym sensie... A teraz, proszę państwa, będę miała okazję, rzecz to rzadka, przedstawić wam człowieka szczęśliwego. Oto pan Marian Piotrowski. Jest pan szczęśliwy, prawda? Tak. No jakże mógłbym nie być szczęśliwym człowiek, który właśnie wprowadził się do nowego mieszkania. Czy wielu spośród pańskich kolegów z PZMC otrzymało w tym samym czasie mieszkanie?
Tak. A u pana rzecz się wiąże, zdaje się, z pańskim przyszłym awansem? Pan ma objąć stanowisko zastępcy kierownika działu planowania, tak? Tak. Proszę powiedzieć, czy to u pana w mieszkaniu pojawiły się te paranormalne zjawiska? Pan o tym wspominał? Właśnie. Obiecał pan pokazać, jak to się porusza? Tak. To jest tak. Aha, rozumiem. Z tego widać, proszę państwa, że nasze mieszkania nie są jeszcze bez wad. Panu na razie dziękuję. A oto, proszę państwa, nie było jeszcze filmu, który by wywoływał tak spontaniczne reakcje publiczności na widowni. To reżyser tego filmu, pan Marek Piwowski. Bardzo mi przykro, bo kartki mi spadały z notatki. Prawie, proszę pana, nie będą panu zupełnie potrzebne. Pomówmy o rejsie. No właśnie, no. Napotkaliśmy na ogromne trudności realizując ten film, bo to i wtedy było lato stulecia i wody było za mało i statek był dziurawy. No a poza tym płynęliśmy pod prąd, więc coraz mniej miejsca było, tak że musieliśmy wracać wielokrotnie do punktu wyjścia, to znaczy do ujścia właściwie, bo... Dzień dobry, pani Krzysiu. Podobno pani ma coś do mnie. To nie ja, to kierownik. Panie kierowniku, zgłosił się Piotrowski. Tak, magister. Dobrze. Proszę do kierownika. A nie wie pani Krzysiu, o co chodzi? Kierownik panu powie. Piotrowski. Tak, dzieci. Pokazaliśmy się w telewizji, chwalimy się, rozpowiadamy, PZMC, awans. Po co wam to było? Nie rozumiem. Co w tym złego? Nie rozumiecie. Ja wam powiem. Wyobraźcie sobie, że jesteście dziennikarz, siedzicie przed telewizorem i słyszycie nagle PZMC. To co wy sobie myślicie? Jako dziennikarz? Tak. Nic nie myślę. Nic. Ja wam powiem, co wy sobie myślicie. Wy sobie myślicie tak, PZMC dawno tam nie byli, może oni mają jakieś konflikty, może tam trzeba zmienić tego czy owego. No i idziecie do tego PZMC, rozmawiacie z dyrekcją i od razu macie gotowy temat, że kłopoty z kooperantami. Napisalibyście o tym? No, o kooperantach. Mógłbym napisać. Napisalibyście. A potem byście poszli na halę, pogadalibyście z ludźmi, zaraz byście mieli drugi temat. Że prysznice dla załogi spadły z planu. No, przecież spadły. No to co z tego, że spadły? Nie o wszystkim, co spada, należy pisać. Zwłaszcza jeżeli chodzi o krytykę, to należy być bardzo ostrożny. Krytyka winna być konstruktywna i twórcza. Macie dzieci? Syna, 14 lat. No widzicie. A przecież nie mówicie mu o wszystkim, prawda? Jak dorośnie, to powiecie o tym i owym, ale na razie ostrożnie, prawda? Żeby nie spaczyć niewinnego umysłu. No, cóż, Piotrowski. Zastanowimy się, co z wami zrobić. Trzeba było w Telechu coś powiedzieć, a tak nie dość, że nic nie załatwiłeś, to jeszcze cię z pracy wyleją. No to wyleją. Z nauczycielskiej pensji mam utrzymać cały dom? Sprzedamy mieszkanie. Wjedziemy jak najdalej stąd. Choćby na wieś. Proszę państwa, zanim przejdziemy do następnej konkurencji naszego turnieju miast, którą będzie, jak się państwo zapewne zdążyli już domyślić, konkurs dojenia krów, chciałem przedstawić państwu zawodników. Oto przodujący rolnik, pan Marian Piotrowski, znakomity hodowca rekordowo mlecznych krów. Panie Marianie, w jaki sposób pan osiąga tak wspaniałe rezultaty? No, kiedy z żoną przyjechaliśmy tutaj, to trudno było się zdecydować, do jakich zwierząt iść do roboty. No, a moja żona zawsze bardzo lubiła krowy. Jakie krowy? Czyś ty z byka spadł? Żebym miała dokąd, to bym już dawno wzięła dziecko i poszła jak najdalej od ciebie i od tego twojego marsjanina. A idź, idź! Wynoś się, ty stworo przeklęta. Synku, nawróciłeś się.
A dajcie mi wszyscy święty spokój! Zwariować można w tym domu! Idzie? Jesteś u kierownika? Wyszedł na moment, zaraz wróci. Panie Jurku, czy zrobił pan zestawienie? Nie tylko zestawienie, ale również strukturalny układ produkcji towarowej według cen zbytu i kosztów. Co się tu dzieje? Pan pozwoli do mnie. Tego się po panu nie spodziewałem. Panie kierowniku. Jak się zgłasza telewizja do pana, to pan jako zwykły pracownik powinien panią redaktor z telewizji skierować do dyrektora, do zastępcy, do kierownika działu. A co pan? Pan się sam pierwszy wepchał przed innymi do telewizji. Ale to przez to zjawisko w mieszkaniu ja mam kłopot. Dla reklamiarzy każdy powód jest dobry. O inżynierze Skórzewskim też swego czasu była wzmianka w telewizji, że wynalazł. No i co potem? A potem posypały się artykuły, że się nie wdraża, że winna dyrekcja, że kierownicy dział, a później komisja nagany. Dopiero jak żeśmy się go pozbyli z tym jego wynalazkiem, wszystko ucichło. A powracając do tej sceny. Jak sobie pan wyobraża awans bez odpowiedniego autorytetu u podwładnych? Koledzy żartowali, panie kierowniku. Proszę przyjąć do wiadomości, że ja też żartowałem, wspominając o pańskim awansie. Gwiazda telewizji. Manieczku, to na pewno nie jest święty. Co się stało? Napastował mnie. Jak? Chodził za mną po całym mieszkaniu i czymś machał. Tfu, obraza boska, gdy się wyspowiadać. Jest ktoś w domu? Tomeczek. Ale gdzie jesteś? Tu jestem. Myśmy sobie żartowali, a on chyba naprawdę jest z innej planety. A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat. On ci chce coś dać. Ja wcale nie chcę. Nie ruszaj. Tato, ostrożnie. Nie strasz mnie. Może to jakiś list do ciebie? Nie, to raczej urzędowe. Co mi jakiś nasz truczek przypomina? Co to jest? On chce, żebyś się podpisał i odcisnął palec. O co? Może na pamiątkę? Na pamiątkę. Na pamiątkę. Na pamiątkę. Jasne. Delegacja służbowa, kochany, już ci podpisuję, już. Tutaj masz czytelnię, pieczątkę i dziecko ci jeszcze przypieczętuje, datę. O, a twoi już się jakoś tam zorientują.
Cześć.